Rozpoczęły się wakacje. Rozpoczęły się dużo skromniej. W tym roku nie było dni Elbląga. I w związku z sytuacją epidemiologiczną również odwołane są dni chleba, które tak naprawdę kończyły wakacje, a rozpoczynały nowy rok szkolny. My dzisiaj chcieliśmy przekazać Państwu ofertę. Jednak mimo tych wszystkich obostrzeń staramy się, żeby dla tych mieszkańców, dla dzieci, które też z różnych przyczyn być może w tym roku mniej będą korzystały z wyjazdów wakacyjnych na zewnątrz, ofertę, żeby dzieci nie siedziały tylko w domu, nie oglądały czy tam korzystały z komputera czy z telewizora, żeby zaproponować im taką możliwie szeroką ofertę edukacyjno-oświatowo-kulturalno-sportową, o tak to ujmę, z wszystkich tych naszych dziedzin. I stąd też dzisiaj nasza tutaj konferencja i obecność dyrektorów, którzy w ramach swoich jednostek przygotowali taką ofertę. Myślę, że ta oferta wakacyjna jest w pełnym zakresie i rodzice, którzy mają swoje dzieci, mogą skorzystać. A w szczególności też kierujemy to w stronę dzieci i młodzieży, żeby ten okres wakacji im uatrakcyjnić, umożliwić korzystanie z różnego rodzaju, w zależności od zainteresowań, atrakcji. Bo i zarówno departamenty urzędu, jak i jednostki kulturalne, sportowe naszego miasta przygotowały propozycje. Propozycje, które też, tu chcę jednocześnie podkreślić, uwzględniają te wymogi związane z wymogami sanepidu, chociażby, że nie mogą być tam w jednym miejscu większe zgrupowania ludzi i to będziemy starali się tego w jakiś sposób przestrzegać i żeby to było zachowane. Myślę, że to tytułem takiego wstępu to na tyle i poproszę w tej chwili poszczególnych dyrektorów o przekazanie tych informacji. Tak jak tutaj pan Łukasz powiedział, te wszystkie informacje będzie można znaleźć i na naszej stronie internetowej i na stronie wszystkich jednostek. Na pewno każdy będzie mógł sobie spokojnie skorzystać z tego i zobaczyć. A ja zapraszam wszystkich Elblążan, dzieci, które w tym czasie nie będą na wakacyjnym wyjeździe, do korzystania z naszej oferty. Dziękuję. W tym roku zapraszamy do naszych obiektów i tak od 29 czerwca do 31 stycznia będą pracowały Centrum Elbląga. Sierpnia, przepraszam. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, Hala Sportowo-Widowiskowa na Grunwaldzkiej, Kryte Lodowisko Helena oraz tor wrotkarski. W teren wyjdziemy z rowerami, wyjdziemy na Górę Chrobrego, będziemy wjeżdżać pod górę rowerami, ale to potem przy imprezach Państwu to omówię. W każdym razie poszliśmy jeszcze dwutorowo, wykorzystując nasze doświadczenia z lat ubiegłych, jak zapraszaliśmy do naszych obiektów dzieci i młodzież, to też przychodziły do nas kolonie, obozy przebywające w Elblągu, a w związku z obostrzeniami w koronie przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę, czyli musieliśmy oddzielić od dzieci przychodzących z miasta i, że tak powiem, umożliwić dostęp półkoloniom. Dlatego podzieliliśmy to na godziny i tak. Hala sportowo-widowiskowa
udostępniona dla dzieci i młodzieży jest od godziny 9 do 12, wtem wolny z całego miasta, kto przyjdzie, będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, zaraz opowiem jakich. I od 12 do 15 będą mogły półkolonie przebywać w HSW. Odwrotnie jest na lodowisku Helena, od 9 do 12 półkolonie, od 12 do 15 otwarte dla miasta. Tor Kalbar jest czynny cały dzień. Tu muszę Państwu powiedzieć ciekawostkę, mały wtręt zrobić. W miesiącu czerwcu tor Kalbar odwiedziło prawie 6 tysięcy ludzi. Także tym wszystkim, co byli przeciwni temu i cały czas nam dokładali, w tej chwili widać, jakim powodzeniem się to cieszy i mamy wielką satysfakcję z tego. I całe lato tor będzie dostępny. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że to jest pod gołym niebem i upałę, tak jak teraz doświadczyliśmy to w dzień, mało ludzi przebywa i dlatego wszystkie inne zajęcia, które będą się tam odbywały, zaczynamy godzina 16-17. No niestety, bo tam i temperatura potrafi być 45 stopni w ciągu dnia, także no byłoby, ale jest dla chętnych, którzy to wytrzymają, oczywiście tor jest otwarty. Oczywiście. I jeżeli idzie o CRW Dolinka, oczywiście też mamy godziny wyznaczone i dla kolonii. No tam najtrudniej nam jest, że tak powiem, wymyśleć dyscyplinę, że tak powiem, w koronawirusie, ale będziemy oddzielać grupy, które przyjdą od ludzi użytkujących basen. Nie powinno być zakłóceń, jako że też grupy zorganizowane zapraszamy w godzinach dopołudniowych, a wtedy nie ma takiego dużego obciążenia na basenie. Myślę, że pogodzimy to w jakiś sposób. Oczywiście będziemy reagować na potrzeby. Nie? Także myślę, że tu sobie damy radę. Teraz opowiem mniej więcej zajęcia cykliczne, jakie będą. Na torze Kalbar w każdy poniedziałek od godziny 17 do 18 Akademia UKS 6, to jest Uczniowski Klub Sportowy, na torze Kalbar będzie nauka i doskonalenie jazdy na rolkach. I też w czwartek od godziny 16 do 17 UKS Wiking, ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowe. I biegowa bażantarnia z teamem Karaś w Elblągu, poniedziałek, środa i piątek o godzinie 18.30. Zawody, jakie będziemy organizować. W ciągu wakacji zorganizujemy dwa razy zawody pływackie i pływacko-biegowe na Dolince. Turnieje koszykówki halowej, dwa wewnętrzne się odbędą, dwa turnieje tenisa stołowego, turniej siatkówki plażowej, halowej, to jest taki wymysł w tej chwili nowy, dwa turnieje siatkówki plażowej otwarte i góralami będziemy wjeżdżać na Górę Chrobrego, czyli tam, gdzie się zjeżdżało na nartach, pojedziemy do góry na rowerach. Będzie to takie pierwsze przetarcie, już próbowaliśmy, myślę, że to się uda. I będą zawody w biegach na orientację. Do tego będzie sporo wycieczek rowerowych. 9 wycieczek rowerowych planujemy latem. Będą to okolice Elbląga. Będziemy ujeżdżać Greenwelle. Wczoraj była pierwsza wycieczka. I elbląskie szlaki miejskie. Także myślę, że powinno to też fajnie zaskoczyć. Również będziemy organizować festyny, ale przy naszych obiektach, czyli trochę na torze Kalbar, trochę na parkingu. Czyli będą dwa festyny, Dzień Bezpiecznego Kierowcy i to we współpracy z WORD-em. Również ze szkołą Skłosza, to na Grunwaldzkiej. Będą dwa zajęcia dla dzieci z miasta, które będą mogły przyjść i poznać tą dyscyplinę. Dwa treningi przeprowadzi EKS Start Elbląg. Dwa treningi ze znanym elbląskim piłkarzem. No i tu taki wisienka na torcie. Przyjadą siatkarze Trefla Gdański, też przeprowadzą trening.
O innych niespodziankach nie powiem. Na miejscu. Na miejscu, tak. Jak Państwo zauważyliście, czytając, wymieniłem, że mamy dużo partnerów. I to są partnerzy, że tak powiem, z którymi pracujemy cały rok i robią to, po prostu dołączyli do nas, tak jak widzieliście Państwo, UKS-y czy WORD, no na pierwszym miejscu jest Urząd Miasta oczywiście, ale to jakby to naturalne. W sumie 22 partnerów mamy na naszej stronie, jakbyście Państwo chcieli, to oni są wymienieni. Nie będę teraz tego robił. Także myślę, że wakacje będą z naszej strony dość obfite. Zapraszam wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie do nas, bo do nas można przyjść jak pada i jak jest gorąco. Także myślę, że jesteśmy przygotowani. O każdej porze. O każdej porze prawie. Tak, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkie agendy biblioteczne są czynne od praktycznie od samego początku. Wszystkie działają w godzinach letnich. Uzupełniamy zbiory także i dla praktycznie wszystkich czytelników. Także wszystko widać, że też pandemia odrobinę służy czytelnictwu, co oczywiście nie cieszy pandemię, ale cieszy czytelnictwo. I teraz, jeśli chodzi o działania, rozpoczęliśmy już taką nową inicjatywą. Część z Państwa była na wystawie druków medycznych Biblioteki Elbląskiej. To jest nowa forma wystawy na murze, który udało się w zeszłym roku nam tutaj z projektu Pana Prezydenta doprowadzić do takiego stanu, że jest to przestrzeń, znakomita przestrzeń wystawowa. To już się cieszy, nie robiliśmy żadnych wernisaży, no bo oczywiście warunki sanitarne nadal są trudne. Natomiast widzę, że bardzo dużo ludzi przychodzi, notuje i potem są wejścia. Mam nadzieję, że to będzie taka forma, która potem da nam zagospodarować w zupełnie nowej formie przestrzeń wspólną i biblioteki, i muzeum. Zresztą tam parę działań wspólnych planuję. I teraz tak naprawdę no, jeszcze trochę ostrożnie, ale liczymy, że od sierpnia już bardzo dużo działań i dla dzieci, i dla dorosłych uda nam się zrobić na dziedzińcu biblioteki. Jeszcze w tej chwili z taką dozą ostrożności, ale od 5 sierpnia ruszamy i ze spotkaniami autorskimi dla dzieci, i ze spektaklami teatralnymi dla dzieci. Od sierpnia również spotkania dla dorosłych, książka Przepis na zdrowie dla seniorów, ale tak naprawdę dla wszystkich zainteresowanych, i daj Boże, że uda nam się między 9 a 11 września zrobić festiwal ziół na terenie dziedzińca Biblioteki Elbląskiej, też prezentując dokonania na tej niwie, które no, Elbląg ma nie tylko z ojcem Klimuszką, on oczywiście jest najbardziej emblematyczny, ale tych dokonań jest znacznie, znacznie więcej. Do tego jeszcze robimy projekt pilotażowy Parabuch Książka w Ruch. To jest projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i niemieckiej fundacji Deutsche Telekom. I chcemy włączać młodych czytelników do popularyzacji nauki, do zabawy i w kodowanie, i w archeologię, i w kartografię, czyli wszystko to, co biblioteka ma do zaoferowania. Tutaj podobnie jak u mojego przedmówcy, biblioteka również służy pomocą wszystkim organizatorom półkolonii, zarówno szkołom, jak i tym komercyjnym, dlatego że my korzystając z uwolnionych licencji dla kina w bibliotece, mamy możliwości, żeby dla niewielkich grup prezentować z absolutnie, tak powiem, lege artis filmy, i to filmy niezłe, więc tutaj służymy, jesteśmy po prostu otwarci, robimy to nieodpłatnie po to, żeby uatrakcyjnić dzieciom pobyt w mieście latem. Tych działań takich bardzo
bardzo różne. Oczywiście to wszystko to jest na stronie, wszystko to się znajdzie na stronach. Jeżeli tylko możliwości pozwolą, to no, jesteśmy już sami sprawieni spotkań autorskich i chcielibyśmy, żeby to się jak najszybciej zadziało. Także trzymamy kciuki za koronawirus is dead. Najbliższe 9 lipca Grażyna Łobaszewska i Aja Gore oraz 11 lipca Festiwal Jazzblonde, który w tym roku będzie jednodniowy, również ze względu na pandemię, ale będzie bardzo ciekawy. Będą trzy koncerty: High Definition Quartet, LXMP i Emil Miszk Sonic Syndicate. Ilość miejsc jest oczywiście ograniczona. Tradycyjnie będziemy robić też jam session i tutaj też ostrzegam, że ilość miejsc będzie ograniczona. Koncerty są ograniczone biletami, a jam session po prostu wytycznymi sanepidu. Całości będzie też towarzyszyła taka niespodzianka artystyczna, grafika improwizowana, nie powiem więcej. Zobaczą te osoby, które decydują się przyjść na festiwal. Ze względu na remont, ekspozycja w nawie głównej nadal jest wstrzymana, bo teraz tam są najostrzejsze prace, ale to nie znaczy, że nie organizujemy wystaw. Najbliższa wystawa będzie otwarta w ten czwartek. Jest to wystawa rysunków węglem Łukasza Zadlewskiego. To są ilustracje, które pokazują nasze okolice, szczególnie w okresie takiej ograniczonego podróżowania w wakacje. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla Elbląża, żeby zobaczyć, jak piękne i inspirujące są tereny Warmii, Mazur, Żuław, Wysoczyzny. To wszystko będzie można zobaczyć już w Krużganku w czwartek. Wernisaż będziemy organizować na zewnątrz, dlatego że pomieszczenie Krużganka jest, nie jest tak pojemne jak Nawa Główna i będziemy po prostu zapraszać grupy, w zależności od tego, ile osób się pojawi, będziemy zapraszać do środka. Kolejną wystawą, która odbędzie się w sierpniu, jest wystawa malarstwa Agnieszki Nienartowicz. Szczegóły są na naszej stronie oraz na Facebooku. Ta wystawa odbędzie się w prezbiterium, gdyż wtedy prezbiterium będzie już ukończone i będą ściągnięte rusztowania, więc będzie to też okazja do tego, żeby zobaczyć nowe okna, które myślę, że prezentują się bardzo dobrze. I wystawa będzie trwała tylko miesiąc, więc gorąco zachęcam do tego, żeby ją zobaczyć. Jestem przekonana, że spodoba się Elblążanom. Działamy również na zewnątrz, organizując cykl spotkań weekendowych, niedzielnych pod nazwą Śniadanie na trawie. Jest to impreza finansowana z konkursu Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Odbywać się będzie na naszym specjalnie przygotowanym do tego społeczno-izolacyjnym trawniku. Podczas tej imprezy odbędą się różnego rodzaju działania interdyscyplinarne. Będzie muzyka kulinarna, kulinaria, aktywność fizyczna oraz szkicologia, która odbędzie się na każdym z tych wymienionych spotkań. One się zaczynają w niedzielę 5 lipca, ale zakładamy, że w razie niepogody będziemy je przesuwać, więc nie będziemy się przenosić do środka, tylko po prostu będziemy w ostatnim momencie informować Elblążan, czy dane wydarzenie się odbędzie ze względu na pogodę, czy nie, dlatego że chcemy przyjąć jak najwięcej osób i jest to możliwe właściwie na tych wyznaczonych miejscach, tych miejsc na kocyki i maty do jogi zrobimy trochę więcej dla Elblążan. I ostatni, właściwie to przedostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć. To jest, nie wiedzieliśmy do końca, planując działania wakacyjne jeszcze w maju, czy będzie można się spotykać, czy nie, więc zaplanowaliśmy również projekt online dla osób, które nie zdecydują się na to, żeby spotkać się nawet w małych grupach. Jest to Kongres Marzycielek, projekt fotograficzny, który będzie funkcjonował właśnie na Instagramie i na naszej stronie internetowej. Polega on na tym, że Elblążanie są zachęcani do tego, żeby robić sobie zdjęcia z formami, dodawać odpowiedni hashtag. I ten projekt, którego autorkami są Agata Zbylut i Iwona Demko, nie skończy się w te wakacje, ale myślę, że to jest najlepszy czas na to, żeby właśnie wziąć w nim udział. I ostatni punkt, który właściwie, na który wpadliśmy wczoraj, jest to zorganizowanie w pierwszej połowie sierpnia dyskusji o architekturze przy współpracy z Kołem Stowarzyszenia Architektów Polskich, które zostało powołane w marcu 2020 roku w Elblągu i to będzie taki moment, kiedy
Zaprosimy Elbląża do dyskutowania na temat również dalszych losów Starego Miasta, gdyż jest taka potrzeba i sama zostałam wywołana do odpowiedzi, że w Galerii Elbląży się odbywa takie spotkanie, więc zaprosimy na nie architektów, czyli osoby najbardziej aktywne. Torki są przewidziane dla archeologów, którzy opowiedzą o historii badań prowadzonych przez Elbląskie Muzeum, o najciekawszych odkryciach i o zabytkach odnalezionych m.in. w latrynach na Elbląskim Starym Mieście. W każdą środę elbląskim dziedzińcem zawładną wikingowie, którzy będą prezentować zwyczaje, kulturę, rzemiosło wikingów zamieszkujących wczesnośredniowieczną osadę Tulso. Uczestnicy tych spotkań będą mogli nie tylko dowiedzieć się o zwyczajach i tradycjach wikingów, ale także poznać ich rozrywki, gry i zabawy. Co drugi czwartek zaplanowaliśmy żuławskie spotkania. Będą to opowieści o dawnych mieszkańcach Żuław, o ich tradycjach i zwyczajach. A w piątki pani Wiesława Rękiewicz-Domino co drugi piątek będzie opowiadać o historii Elbląga. Zaprezentuje ją na tle źródeł historycznych, jak również na podstawie świadectw mieszkańców miasta. Tyle o spotkaniach. Będą mogły uczestniczyć osoby, które zakupią bilet wstępu do muzeum. Tyle o spotkaniach. W wakacje zaplanowaliśmy także otwarcie 3 wystaw czasowych. 2 z tych wystaw będzie można oglądać w naszym muzeum, a jedna z nich, wystawa Truso Lenin na Bałtyku, będzie prezentowana w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu i będzie, mamy nadzieję, promować Elbląg jako jeden z ważniejszych ośrodków badań naukowych nad wczesnym średniowieczem. Pierwsza z wystaw czasowych będzie dostępna już od najbliższego piątku, 3 lipca. Będzie to wystawa Jadźwingowie, zapomniani wojownicy, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, te wakacje 2 szkoły zorganizują półkolonie. Jest to szkoła sportowa numer 3 i szkoła podstawowa numer 12. Szkoła podstawowa numer 3, tak zwana sportowa, tam będzie 120 miejsc po 60 miejsc w każdym turnusie. Pierwszy turnus od 3 do 7 sierpnia, drugi od 10 do 14. Chcę przy okazji poinformować, że rekrutacja trwa do 15 lipca. Także wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt ze szkołą podstawową numer 3 i szkoła podstawowa numer 12, tam 70 miejsc. Turnus od 6 do 10 lipca, a rekrutacja trwa do 3 lipca, także również zainteresowanych proszę o kontakt z dyrekcją szkoły. Oprócz tego, co tutaj moi przedmówcy, szanowni koledzy, mówili, przez całe wakacje, co sobotę, będą odbywały się seanse filmowe w ramach kina Pod chmurką na dziedzińcu naszego muzeum. Oprócz tego będzie to też połączone z kinem w bibliotece, więc myślę, że weekendy dla osób, które uwielbiają dobre kino, będą w pełni satysfakcjonujące. Od 1 lipca, czyli od dzisiaj, uruchamiamy akcję Przystanek Starówka, jest to już cykliczny wakacje przystanek, gdzie w ramach różnego rodzaju animacji, zajęć w tym momencie prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury, elblążanie, zarówno młodzi, jak i starsi, będą mogli na różnorakich warsztatach, na przykład modelarskich, plastycznych, fotograficznych oraz muzycznych, dobrze się bawić, czegoś się nauczyć i miło spędzić czas. Oprócz tego od 24 czerwca do 15 września działa, czy została uruchomiona akcja Uwolnić Stary Rynek, gdzie bezpłatnie lokalni artyści, zawodowi, amatorzy
mogą przedstawiać swoje czy też wyroby, czy umiejętności, czy prezentować swój dorobek artystyczny. Mówiliśmy tu już wcześniej o tym, co dla ciała i tutaj chcielibyśmy również zachęcić Państwa do uczestniczenia w pokazach kulinarnych w wykonaniu elbląskich restauratorów i szefów elbląskiej kuchni, którzy będą pokazywać i oczywiście połączenie z degustacją różnego rodzaju potrawy, które można ugotować w tym sezonie wakacyjnym. Poza, tak jak Pan Prezydent wcześniej powiedział, informacjami na naszej stronie internetowej, wszystkie wydarzenia będą wprowadzone do kalendarium imprez na stronie turystycznej. Również będziemy co tydzień informować o najważniejszych imprezach, które się odbywają, więc mamy nadzieję, że ta informacja do naszych mieszkańców dotrze bardzo szeroko. Dziękuję.